Witajcie moi drodzy, kolejny materiał, tym razem jest ze mną firma Sonax. Ich produkt, który jest powłoką polimerową dla ochrony waszego lakieru i nazywa się Polimer Net Shield. A ja tradycyjnie zapraszam was do praktycznej części tego odcinka. Państwo, Sonax, seria Profiline, Polimer Net Shield, powłoka, która na swojej etykiecie ma informację zawartą, która mówi nam o tym, że powinna wytrzymać ona na naszym lakierze około 6 miesięcy. W przypadku powłok polimerowych akurat tutaj nigdy się nie rozczarowałem, miałem ich kilka, więc uważam, że jest to jak najbardziej realny termin. Co do aplikacji tego produktu na lakierze. W przypadku Passata lakier był odświeżony, delikatna polerka. Oczywiście potem został lakier odtłuszczony, przygotowany do aplikacji tego tutaj produktu. No i co dało się zauważyć? Mimo tego, że lakier był ożywiony po delikatnej korekcie, to oczywiście tutaj ten produkt dodał mu dodatkowego uroku, dodatkowego przyciemnienia, co ważne, hydro, jak również delikatna śliskość i gdzieś tam troszeczkę bardziej szklisty się wydawał. Efekt wizualny końcowy bardzo dobry, ja to kupuję. Co do lakierów jaśniejszych, tak, to jest akurat na Lexusie, też bardzo fajnie sobie poradził. Aplikacja nie jest trudna, jest bardzo prosta. Co ciekawe też jest to, że mamy produkt w sprayu. Tutaj akurat nie aplikujemy go bezpośrednio na lakier, tylko na aplikator, może być fibrowy. I rozciągamy sobie to po elemencie. Następnie bezpośrednio po tej aplikacji możemy sobie miękką fibrą go dotrzeć. Nie sprawia żadnych trudności. Powiedziałbym, że jest produktem łatwym. Nie bardzo łatwym, a łatwym. Nie sprawia trudności przy aplikacji, przy docieraniu, ale odwdzięczy się, tak jak mówiłem, fajnym przyciemnieniem i bardzo dobrą hydrofobowością. Co do samego opakowania, no tak, jest on oczywiście zapakowany próżniowo w spray i tutaj myślę, że przełoży się to raz, że na wydajność, a dwa,
na termin przydatności produktu do użycia, ponieważ jest on hermetycznie zamknięty, tutaj powietrze do środka nie ma dostępu. Jeżeli jeszcze chodzi o samą śliskość po aplikacji tego produktu, nie jest ona top of the top, nie jest to taka śliskość, gdzie tam fibra nam ucieka, tak jak po włoskach, ale jest wyczuwalna różnica i myślę, że wpływa to oczywiście na cechy pozytywne tego produktu. O ten produkt też często pytaliście, kiedy on się pokaże, także musicie mi wybaczyć tą długą przerwę pomiędzy produktami Sonaxa, ale już jest. No i co, moi drodzy? Ja myślę, że wnioski z tego materiału, z tego co widzieliście, możecie wyciągnąć sobie sami. Produkt kosztuje w okolicach 80 zł, więc nie jest to majątek jak na powłokę polimerową. I mam nadzieję, że ktoś z Was chętnie go zakupi, żeby sobie go po prostu sprawdzić na własnym aucie. A ja co? Bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania kanału, do kliknięcia dzwoneczka i oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, tak aby napędzić cały kanał do dalszego rozwoju, do dalszego działania. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.